Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Tomasz Stefanek i pracuję w Instytucie Pileckiego. Bardzo mi miło powitać wszystkich Państwa tutaj z nami na miejscu. Przepraszamy za chwilę opóźnienia. Mamy też transmisję na żywo na Facebooku. Musieliśmy tu wszystko dobrze przygotować, także witam również tych z Państwa, którzy nas obserwują i śledzą naszą dyskusję na Facebooku. To jest ważny wieczór dla Instytutu Pileckiego, dlatego że mamy dyskusję wokół ważnej, ciekawej książki z udziałem znakomitych panelistów, ale także dlatego, że inaugurujemy dzisiaj wydaniem książki, zbioru esejów Gertrude Himmelfarb, a także tą dzisiejszą dyskusją, nową serię wydawniczą Instytutu Pileckiego pod tytułem Ścieżki myślenia. To są książki, które rozpracowują to wzajemne, skomplikowane oddziaływanie między historią a myśleniem. Historia jest czymś więcej niż prostą rekonstrukcją, odtworzeniem wydarzeń z przeszłości. Ona skłania nas do myślenia, inspiruje do zadawania fundamentalnych pytań o to, kim jest człowiek, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej, jakie prawidłowości rządzą życiem ludzi i społeczeństw. No oczywiście nasze myślenie, to jak myślimy o świecie i człowieku, kształtuje także nasz obraz historii, czasem nawet stara się narzucić mu jakiś własny sens. No więc zapraszamy do takiej refleksji, która wychodzi od tego, co w Instytucie Pileckiego jest najważniejsze, od doświadczenia XX wieku, ale zarazem proponuję taką właśnie szerszą refleksję, no, w towarzystwie wybitnych umysłów i klasyków dwudziestowiecznej humanistyki, jak Gertrude Himmelfarb, jak Ernst Nolte czy François Fourier, ale także żyjących dzisiaj autorów Samuel Salzborn czy Jörg Baberowski. Z seriami wydawniczymi bywa tak, że wychodzi pierwsza książka i to się ogłasza z dużą pompą, potem jest różnie z kontynuacją. Tutaj tak się dobrze złożyło, że te wszystkie cztery pierwsze książki wychodzą w zasadzie jednocześnie i są dostępne, więc to jest dla nas duża satysfakcja. One wszystkie są do kupienia dzisiaj tutaj w promocyjnych cenach, także zapraszamy do tego serdecznie. Po dyskusji dzisiejszej zapraszamy także na poczęstunek, ale to po dyskusji. Dzisiaj rozmawiamy o książce, wokół książki Gertrude Himmelfarb, wokół jej zbioru esejów. Są z nami świetni goście, historycy, pani profesor Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego, wcześniej przez kilka lat wiceminister kultury, ale też badaczka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, badaczka historii XIX wieku, także Polskiego Ruchu Eugenicznego, historii kobiet, historii społecznej. Jest z nami pan profesor Maciej Janowski, dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, znawca też dziejów XIX wieku, badacz historii polskiej inteligencji, także polskiego liberalizmu, historii idei i pan profesor Tadeusz Rutkowski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego, historyk XX wieku, także specjalista w dziedzinie historii i historiografii. Ostatnia książka dotyczyła obrazu Polski w sowieckiej propagandzie, głośna sprzed kilku lat. Dyskusję poprowadzi pan redaktor Piotr Gursztyn, historyk, publicysta, ale też autor ważnej, głośnej książki o ludobójstwie na Woli, uczestnik wielu debat historycznych, któremu już za moment oddam głos. Chcę tylko powiedzieć jeszcze na koniec, ponieważ to są też ważne rzeczy, takim twórcą tej serii wydawniczej Ścieżki Myślenia, osobą, bez której by jej nie było, jest dr Leszek Zaborowski, szef naszego działu wydawniczego w Instytucie Pileckiego, który jest tutaj z nami. Bardzo mu dziękuję. Autorką szaty graficznej, bardzo moim zdaniem udanej, jest Zofia Herbich. A teraz zapraszam już
do wspólnej dyskusji, myślenia razem z Gertrudą Himmelfarb i naszymi gośćmi. Oddaję głos panu redaktorowi. Dzień dobry, mam przyjemność i zaszczyt poprowadzić tę debatę. Książka Gertrudy Himmelfarb, jak tutaj organizatorzy spotkania założyli, ma być punktem wyjścia. Oczywiście omówimy jej tezy, pochwalimy, skrytykujemy, nasi goście, bo może państwo powiedzieć, że już przed spotkaniem chwilę rozmawialiśmy na temat tej książki, ale to jest punkt wyjścia, a punktem takim docelowym jest ten tytuł tego spotkania, jak nie pisać historii. I wychodząc właśnie od tego momentu, od tej książki napisanej już wiele lat temu, sądzę, że poruszymy tę tematykę, która jest ciekawa dla wszystkich ludzi, którym historia jest żywa, tym, którzy nie tylko zawodowo się tym zajmują, ale czytają i przeżywają historię. Każdy ma tutaj wyrobione zdanie na temat tego, co się ukazuje w Polsce. Zdanie często krytyczne w tym sensie, że wiele rzeczy się nie podoba, uważane jest za swego rodzaju patologię, za rzeczy fałszywe, irytujące, szkodliwe, nieprawdziwe i będziemy tutaj rozmawiać, na temat w ogóle tego podejścia, na ile ono jest słuszne i zresztą jak pisać dobrze historię, a nie źle. Chciałbym zacząć jednak od pytania o książkę, o refleksję, ogólną ocenę, wnioski. Książka została napisana prawie 40 lat temu w zupełnie innym miejscu, w innym czasie i jest pytanie o jej aktualność, w tym sensie jakie wnioski osoba, która pisze o historii, ale też korzysta z tego, co jest napisane, co ta książka ludziom zainteresowanym historią dzisiaj może dać, na ile jest to aktualne. Zacznę od pani profesor oczywiście. Dzień dobry państwu. Ja chciałam rozpocząć może od podziękowań pracownikom Instytutu Pileckiego, to znaczy doktorowi Leszkowi Zaborowskiemu oraz Tomkowi Stefankowi. Jest to pierwsza z naszych książek Ścieżki Myślenia. Tak jak Tomek wspomniał, ukazały się jeszcze w tym cyklu inne bardzo ważne, użyję tutaj celowo terminu klasyczne pozycje, takie jak Wroga Bliskość, czyli korespondencja Noltego i Fireta, takie jak Baberowskiego Przestrzenie Przemocy. Cieszę się ogromnie z tej serii, dlatego że powinniśmy dążyć do pogłębienia, do zrozumienia pewnych zjawisk, których my jesteśmy częścią, które są istotne, ważne i te pytania, czy te kwestie, które podniosła Gertrude Himmelfarb, rzeczywiście 40 lat temu, to już upłynęło 40 lat, książka była wznawiana, budzi bardzo gorące emocje ciągle na Zachodzie. No, jeśli chodzi o mnie, to powiem, że zwykle mawia się tak, że odbiór książki jest ważniejszy od samej książki, tak? To znaczy nawet genialne książki, które przechodzą bez echa, bez dyskusji, które przechodzą w ciszy, one nie są ważne, dlatego że bardzo liczy się dyskusja, bardzo liczy się opinie, czy wymiana opinii, nawet gorąca. Tak, książka taką wymianę opinii spowodowała i chciałam teraz państwu wykorzystać i przytoczyć pewien fragment z tej książki, który, muszę powiedzieć, jest też ważny dla mnie. Gdy w kwietniu, pisze Himmelfarb, 1984 roku mój esej po raz pierwszy ukazał się w Harper's, wywołał znacznie więcej kontrowersji niż się spodziewałam. Redakcja poprosiła o komentarz kilku historyków, inni sami zgłosili swoje opinie, ich ton wahał się od wylewnych pochwał po nie nadające się do druku inwektywy. Jednak dopiero wówczas, gdy otrzymałam pierwszą partię listów wysłanych na mój prywatny adres, wśród których znalazłam zarówno wyrazy uznania za odwagę publicznego stwierdzenia tego, co uważali sami nadawcy, ale bali się głośno powiedzieć, jak i oskarżenia o ignorancję, arogancję i fanatyzm, zdałam sobie sprawę, w jaką czułą strunę uderzyłam. Tak pisze Gertrude Himmelfarb w postscriptum do eseju poświęconego historii społecznej, czyli historii bez polityki. I teraz po kolei. Tomek Stefanek zaczął od dekonspiracji, przedstawił mnie jako historyka społecznego, co więcej zajmującego się historią kobiet.
Ja rzeczywiście zaczynałam od historii społecznej, ale nigdy nie czułam się do końca historykiem społecznym. Ani mój doktorat, ani tym bardziej habilitacja nie była napisana w nurcie historii społecznej. Książkę o równouprawnieniu kobiet już pisałam po lekturach Gertrude Himmelfarb i jakby to powiedzieć, uwzględniłam, czy starałam się uwzględnić jej wszystkie najważniejsze uwagi. Zwłaszcza właśnie książka o równouprawnieniu kobiet jest zaprzeczeniem wszystkich książek z nurtu historii kobiet, bo nie o kobietach ona traktuje o pewnej idei. Jak najinteligentniejsi ludzie epoki interpretowali, reinterpretowali ideę równouprawnienia kobiet, jeszcze prowadząc te dyskusje, rozmowy, polemiki w czasach, kiedy nie było własnego państwa i kiedy one były w mniejszym lub większym stopniu abstrakcyjne, bo przypominam, że w zaborze rosyjskim nikt nie miał praw politycznych, wobec tego krzywda kobiet ze względu na praw politycznych była dokładnie taka sama jak krzywda mężczyzn, prawda, i nie chodziło tutaj o prawa polityczne. Natomiast dla mnie jest to książka bardzo ważna i tak jak powiedziałam, niezależnie od jej odbioru, ona była rzeczywiście, spowodowała bardzo wiele polemik i nawet w Stanach Zjednoczonych była odbierana jako, powiedziałabym, odważny głos. Ja powiedziałam może w nieco ostrzejszej formie, ale rzeczy podobne, za które również spotkała mnie żywa fala krytyki, ale też i pochwał. I krytyki takiej z inwektywami, które również nie nadają się do przytoczenia. Także kiedy czytałam to postscriptum, przyznam się, że zapominałam to w wersji angielskiej i przypomniałam sobie to teraz na świeżo. Zdałam sobie sprawę, że po prostu rzucanie pewnych kwestii czy naświetlenie pewnych kwestii wprost zawsze powoduje taki bunt. I jedną z przyczyn takich gwałtownych reakcji, kiedy mówimy o historii społecznej, jest przede wszystkim fakt, że historia społeczna od swojego początku, poprzez taki gwałtowny rozwój w latach 60., 70., zwolennicy historii społecznej nie zauważyli tego, że dzisiaj znajdują się, jakby to powiedzieć, w mainstreamie, to znaczy ciągle skarżąc się na marginalizację, utyskując na brak szacunku ze strony historyków zajmujących się polityką albo historią idei, nie zauważyli tego, że dzisiaj zajmują niezwykle silną pozycję i uważam na uniwersytetach zajmują dzisiaj no, hegemoniczną, tak jak to jest ten termin, który Gertrude Himmelfarb krytykuje, ale tak po prostu jest. Himmelfarb jest, on nie tyle jest przeciwniczką, tak jak tutaj zauważa w tym postscriptum, część osób odebrało jej esej jako próbę całkowitego zakazu uprawiania historii społecznej i w Polsce jest również podobnie, to znaczy jeśli poddamy krytycznemu osądowi jakiś modny kierunek, czy już bardzo mocno zakorzeniony, który ciągle walczy o zajęcie jeszcze bardziej hegemonicznej pozycji, to wtedy spotykamy się z takim zarzutem, że chcemy czegoś zakazać. Oczywiście nikt z nas nie chce niczego zakazywać, ale książka ta rzeczywiście stawia bardzo ważne pytania. Himmelfarb bardzo krytycznie podchodzi zarówno do nowej historii, to znaczy takiej historii społecznej marksistowskiej, przy czym ta marksistowska wydaje się, że dla niej zresztą podobnie i dla mnie, ona miała swoje pewne zalety i walory. To znaczy historycy marksistowscy, społeczni zajmowali się kwestiami ekonomicznymi i wydaje mi się, że właśnie opis pod tym względem społeczeństwa jest ciągle ważny i aktualny. To znaczy kto z czego żyje, jak wygląda cała kondycja społeczeństwa, jaki mamy poziom rozwoju cywilizacyjnego. Te kwestie wydają mi się do dzisiaj ważne i taką historię społeczną od razu powiem, że lubię. Natomiast i cenię. Natomiast współczesna historia społeczna nie jest już tym samym, czym była u swoich źródeł, prawda? To historia społeczna dzisiaj oznacza pewną fuzję historii społecznej, psychohistorii i przede wszystkim bardzo, bardzo modnego gatunku, to znaczy antropologii kultury. I teraz można powiedzieć tak, i co w tym złego, że ludzie starają się różnymi metodami badawczymi patrzeć na, nie wiem, społeczeństwo, naród, obszar geograficzny, czy jest w tym coś złego? No więc
Gertrude Himmelfarb mówi tak, że właśnie ta współczesna historia społeczna z tymi swymi wszystkimi odcieniami, z antropologią kultury, przede wszystkim kwestionuje istnienie racjonalności polityki i polityki w ogóle. To znaczy uważa, że jest to kwestia w gruncie rzeczy mało istotna. Że ludzie są bardziej zainteresowani, nie wiem, sposobem odżywiania, ubierania się, śmiertelnością, albo, nie wiem, mentalnością, niż kwestiami politycznymi, kto wygrał wybory, albo kto rządził w danym kraju. I ta uwaga Himmelfarb jest, uważam, bardzo trafna i odsuwanie od siebie historii politycznej jako nieistotnej, jako nużącej, jako anachronicznej, jako historii należącej już do przeszłości uważam za zjawisko bardzo groźne, dlatego że, a czy groźne dla samych autorów i groźne dla dyscypliny historii w przyszłości, dlatego że można napisać w zasadzie każdą książkę o historii, o kultury. Ja tutaj odwołam się do mojej ostatniej książki, ona była napisana w zasadzie głównym źródłem, no były takie rozdziały, źródłem historycznym, nawet nie była publicystyka, ale była proza, to były powieści, dramaty, dlatego że większość inteligentnych kobiet na przełomie XIX i XX wieku wypowiadała się poprzez tą formę literacką, odrzucając takie trywialne, prawda, trywialną publicystykę. Natomiast niezależnie, jaki rodzaj źródła bierzemy, czytamy, tak, z jakim źródłem mamy do czynienia, rozumienie polityki jest bardzo ważne. Rozumienie mechanizmów polityki albo pewna sfera wyobraźni, która pozwala nam zrozumieć przeszłe czasy, tak? Znaczy, no powiem w taki trywialny sposób. I to odrzucanie polityki, świadome albo ustawianie się w konfrontacji do historii politycznej jest czymś, uważam, bardzo groźnym. To znaczy wyobrażam sobie dobrą książkę poświęconą całkowicie kulturze albo mentalności, która jednak uwzględnia kryteria polityczne i uwzględnia polityczny kontekst. Cóż jeszcze? Wydaje mi się, że... Dobrze, to w takim razie już przerywam i tak, oddaję głos innym. Bo tutaj pani profesor niebezpiecznie weszła chyba na główny punkt, który zdominuje naszą dyskusję, czyli to przeciwstawienie historii społecznej, historii politycznej, coś co też mnie bardzo tutaj poruszyło i tu mam szereg pytań, to dodam tutaj od siebie, że Himmelfarb podaje taki bardzo ciekawy, choć pewnie skrajny cytat z któregoś z amerykańskich autorów, że myszka Miki była ważniejsza do zrozumienia lat 30. XX wieku w Ameryce niż postać Franklina Delano Roosevelta i porozmawiamy o tym przeciwstawieniu. Zresztą przed programem, to zdradzę Państwu, o tym już dyskutowaliśmy, ale jeszcze wrócę do samej książki, do wniosków z jej lektury. Do pana profesora Mrutkowskiego to pytanie. No jak ktoś krytykuje, to są eseje krytyczne, jest taki podtytuł, to znaczy, że przed czymś ostrzega, coś gani, ale ta nagana jest też ostrzeżeniem, żeby historyk czegoś nie robił albo postępował zupełnie inaczej. Jak pan w tym kontekście odczytuje tę książkę? Czy pan widzi aktualne ostrzeżenia dla historyka w niej? Znaczy tak, no, ja jestem w tej trudnej sytuacji, że jestem tutaj przedstawicielem w zasadzie w znacznym stopniu jedynym historii XX wieku z naciskiem na jej drugą połowę, w związku z czym tej części historiografii, przynajmniej w odniesieniu do Polski, która dopiero, no, nie powiem, że powstaje, ale w każdym razie no, nie ma takiego dorobku i takiego stopnia analizy dziejów, jaki dotyczy epok wcześniejszych, o których zresztą pisze pani Himmelfarb. Natomiast no też to, co ten ton tej książki, czy sposób myślenia autorki mi generalnie w związku z czym pasował, ponieważ no, to jako też historyk polityczny, jestem jednak historykiem dziejów politycznych, historiografia jest ze mnie traktowana również jako element polityki w tym sensie. Trochę się odżegnuję od tego tytułu historyka historiografii, chociaż się oczywiście nią również zajmuję. W każdym razie tutaj właśnie moim zdaniem dotyka generalnie bardzo istotnej rzeczy, krytykując właśnie i środowisko przede wszystkim zachodniej historiografii, mianowicie
jakby odejścia od pewnego rodzaju równowagi. No, czyli, że mnie przynajmniej uczono na studiach, prawda, selekcji źródeł, selekcji wydarzeń, prawda, analizy. I tutaj jakby odnosząc to do generalnego spojrzenia na historię, nagle się właśnie okazuje, że zaczynamy analizować kwestie wąskie, znaczące może czasami, mające wpływ na ogólny obraz, ale jednak one zaczynają przesłaniać ten cały obraz, prawda? Czyli też stawiamy rzeczy, nie potrafimy, czy boimy się, czy niektórzy historycy, prawda, z różnych powodów właśnie odchodzą od tej klasycznej historii na rzecz właśnie badania ich fascynujących, nowych zresztą istotnych pytań, kosztem właśnie takiego ogólnego obrazu, trochę zaćmiewając ten obraz. No i to jest bardzo wyraźnie, moim zdaniem, widoczne, że badanie właśnie czy mentalności, czy badanie ubioru, prawda, stylu życia i tak dalej, ona ma czemu służyć. Ona nie ma być, dominować całego obrazu, bo nasze życie, owszem, składa się z rzeczy prozaicznych, ale jednak nie zawsze one są najważniejsze, a jeżeli są one najważniejsze, to z czegoś to również wynika. Stąd oczywiście nie wszystkie tezy, czy nie wszystkie takie trochę filipiczne tony autorki dzisiaj już brzmią tak w pełni, są w pełni uprawnione, czy są w pełni przekonujące, natomiast niewątpliwie sam sposób myślenia właśnie nawołujący do przywrócenia trochę porządku rzeczy jest dla mnie dosyć ważny. No, tutaj właśnie pan redaktor nawiązał do tego sporu historyków politycznych i społecznych, który w Polsce, przynajmniej w moim otoczeniu historyków najnowszych, jest bardzo wyraźny, prawda? Że zostałem parę razy wyzwany właśnie od militarystów, bo próbowałem coś powiedzieć o historii wojskowej. Nie mówiłem tu o szczegółach o konstrukcji zamka karabinu, prawda? Tylko o generalnie o wojnie jako. I to jest od ludzi, którzy na przykład przyjmowali za normalne, że doktorant po prostu nie wie nic w zasadzie o wojnie, poza tym, co badał, tak? Czyli sobie w ogóle wyjmuje jakąś tematykę społeczną z wojny i w ogóle o wojnie nie wie nic. Znaczy, nawet nie w sensie wydarzeń militarnych, tylko po prostu kwestii organizacyjnych, czy po prostu tej nielubianej historii wydarzeniowej. I to jeszcze jedno, że mam wrażenie, że w historii najnowszej trochę ten spór może jest inny, ponieważ jak mówię, my jesteśmy ciągle na pewnym etapie jeszcze, kiedy jest dużo do zbadania i kiedy nie ma czegoś takiego, że historycy się nudzą. Ja mam wrażenie, że wiele takich bardzo bulwersujących, czy bardzo właśnie takich odchodzących od tradycyjnego sposobu myślenia, czy badania, czy pisania książek, nie mówię, że wszystkie, one powodują z tego, że jest takie znużenie to taką klasycznym powtarzaniem dat, wydarzeń, analizowaniem. Tu chcielibyśmy coś nowego z tą materią zrobić i czasami to się udaje. Faktycznie są pytania ciekawe i ciekawe wnioski, ale czasami powstają takie potworki, czy rzeczy, które faktycznie nie mają podbudowania w warstwie źródłowej. I to też jest wezwanie tej książki, tak? Znaczy, że by jednak trzymać się źródeł. To też jest też spór pomiędzy niektórymi historykami, którzy właśnie kosztem, w Polsce przynajmniej, tak, kosztem faktów, no właśnie budują formę, tak? bo im to pasuje. Piszą pod tezę, to się jest stary jak świat, ale też jest obudowane trochę ideologią i trochę metodologią też. Pan profesor Janowski, jakie pana wnioski są z tej lektury? Czy pan widzi aktualność tych ostrzeżeń? Czy one się zdezaktualizowały, pojawiły się nowe, których za czasów Himmelfarb nie było? Dziękuję bardzo. Ja się z przerażeniem, wiem ile mam lat, ale z przerażeniem się zorientowałem. Przecież ja pamiętam, jak ta książka się, przecież ich nie czytałem, nie śledziłem dokładnie, ale pamiętam te dyskusje z lat 80. o tej książce. I to jest
Zacznę, dobra, moja babcia nieżyjąca w roku 1984 przyniosła do domu z biblioteki, w której pracowała z Instytutu Historii Starego Miasta, dwa tomy Kucharzewskiego od białego ceratu do czerwonego i powiedziała tak, wiesz, jak tylko to wyszło w 24, to ja sobie pomyślałam, że muszę to przeczytać, bo to jest bardzo ciekawe. I tak jakoś ciągle nie miałam czasu. No, nie minęło 60 lat i będąc na emeryturze mogła sobie to przeczytać. Ja przypomniałem sobie te historyjki, kiedy wziąłem tę książkę do ręki, bo przecież to jest właśnie taka książka, co sobie te prawie 40 lat temu, no nie, 30 parę lat temu, kiedy byłem na studiach i o tej książce usłyszałem, sobie zafiksowałem, bo gdybym miał chwilę czasu, to ją przeczytam. No i nie minęło 35 lat od tego czasu, jak mogłem to wykonać. Tak, to jest książka aktualna, to jest książka bardzo ciekawa, pełna interesujących, oryginalnych myśli, bardzo dobrze, że ona tu została, się ukazała, zarazem jest to książka, z której częścią argumentacji ja się nie zgadzam. I tu możemy podjąć dłuższą albo krótszą dyskusję. Zacznę od tego, z czym się zgadzam. Znaczy, zacznę od tego, co mi się wydaje, że w tej książce jest bardzo istotne. Jest pewne elementy obrony czegoś, co się nieprecyzyjnie nazywa tradycyjną historiografią, wydaje mi się trafne, a przede wszystkim obrona idei prawdy, prawda? Znaczy ja nie bardzo wierzę w to, że historyk może osiągnąć prawdę, natomiast myślę, że jako po kantowsku mówiąc idea regulatywna, prawda jest, pojęcie prawdy jest dla pracy historyka niezbędne. Znaczy historyk, kiedy mówi jakieś zdanie, na przykład Kopernik była kobietą, prawda, to ono się odnosi jakoś do prawdy obiektywnej. To nie jest zdanie, które tak się po prostu mówi, tylko to jest zdanie, któremu możemy przypisać wartość logiczną, ono jest prawdziwe albo fałszywe. Jest jakaś prawda, o której to zdanie mówi. I fakt, że my w wielu wypadkach tej prawdy nie możemy poznać, bo akurat nikt nie opisał, nie wiem, o czym rozmawiał Piłsudski z prezydentem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego 12 maja. Niemniej odbyło się, to się odbyło. Pytanie jest więc, tu się wtrącę, panie profesorze, ona daje taki cytat z jakiejś książki. Można założyć, że. Oczywiście można założyć, że to jest bardzo, tak. Historykowi jest wolno założyć, pod warunkiem właśnie, że pisze, można założyć, że. To znaczy, że umożliwia swojemu czytelnikowi jak gdyby kontrolę tego, że to jest założenie. Historyk ma prawo robić założenia, hipotezy, domyślać się i tak dalej, tylko czytelnik powinien wiedzieć, że to jest właśnie tak. Druga rzecz, która mi się w tej książce bardzo podoba, to jest jakby najogólniej sama ważność historii idei. Ja sam się zajmuję historią idei, więc autorka, która za historią idei się opowiada, oczywiście budzi moją sympatię. Sposób, w jaki ona historię idei uprawia, jest bardzo mi bliski. To będzie książka o Lordzie Actonie, którą akurat niedawno czytałem. Wydaje mi się jedną z najciekawszych książek o myśli historycznej XIX wieku, jakie czytałem. Trzeci punkt, który wydaje mi się bardzo trafny, to jest problem tak zwanej wigowskiej interpretacji historii, który nie każdy musi wiedzieć, co chodzi. Taka bardzo sławna książka wyszła w latach 30. Herberta Butterfielda pod tytułem Whig Interpretation of History, wigowska, czyli angielska liberalna, która krytykuje taki rodzaj, powiedziałbym, liberalnej teleologii, która patrzy na całą historię subspecję angielskiego liberalizmu szumu XIX i XX wieku, prawda? I czy to jest Simon de Montfort i baronowie tam w średniowieczu, czy to jest reformacja i protestanci w XVI wieku, czy rewolucja angielska w XVII, wszystko to jest widziane jak prowadzące do triumfu nowoczesnego liberalizmu. Innymi słowy, nie oceniamy epok w ich własnych kategoriach, w kategoriach z epoki, tylko teleologicznie z punktu widzenia finalnego. Oczywiście to nie jest tylko specjalność liberałów, można każdy nurt polityczny, czy też każdy nurt myślowy tego typu książki historyczne pisze o i socjaliści, i marksiści, i nacjonaliści mają też często tendencję do widzenia całej przeszłości, jak gdyby jako idącej w tym kierunku. To nie jest w ogóle dla mnie, to nie jest oczywiste. Mi się wydaje, że takie teleologiczne spojrzenie w pewnych sytuacjach, znowu, jeśli historyk jasno mówi, interesuje mnie geneza czegoś, prawda? Dlaczego coś się stało, to wtedy takie teleologiczne spojrzenie jest uprawnione. Jeśli tego nie mówi, jeśli gdyby udaje, że przedstawia historię, no tak jak ona była, a wydobywa tylko ten nurt, to,
to jest nieprawdziwe. Więc te punkty są, mi się w tej książce ogromnie podobały. I jeszcze jeden punkt, jest rozdział, ktoś dziś czyta Macaulaya. Ja nie wiem, jakbym zadał Państwu pytanie, kto z Państwa czytał Macaulaya? Nie wiem, myślałem, że może Antek Opaliński czytał, ale on... Nie? A czy ja odpowiem, że profesor Janowski czytał, ponieważ zajmuje się historią historiografii. Maciek, no graj fair. Nie, dlatego. Ja czytałem, to jest bardzo, mi jest wstyd, bo to świadczy, że ja z zachwytem czytałem Macaulaya na pierwszym roku historii. Właściwie było to niemalże moje wejście w historiografię. Ja strasznie uważam, że to jest jeden z najlepszych historyków XIX-wiecznych, jaki znam. No i mało mam, ponieważ to nie jest autor, którego masy czytają, to mało mam ludzi, z którymi o tym mogę porozmawiać, więc ogromnie się ucieszyłem, że tutaj on właśnie wychodzi. Dobra, to są rzeczy, z którymi się zgadzam, jednak pozwoli mi Pan, że jeszcze parę rzeczy, z którymi się nie zgadzam, też wypowiem. Pierwsza rzecz, to jest, Magda powiedziała, że to jest bardzo ładnie napisane, to jest taką kulturą literacką, fajną, bez slangu, wymaga skupienia, kiedy się to czyta. Zarazem elementy tej krytyki, tej historii, która nie lubi, w paru miejscach popadają w coś, co bym nieładnie nazwał labiedzeniem. Labiedzeniem. Ojej, co to się z tą nauką historyczną dzieje, kiedyś to ona była o wiele lepsza. Wszyscy w pewnym wieku, znaczy mówię, mamy do tego skłonność, ale to nie jest, próbujemy z nią walczyć. To jest kwestia formalna, natomiast merytorycznie nie zgodziłbym się z tą ostrością podziału dychotomicznego. Mamy historyków klasycznych i te historie nowe, które tworzą jeden nurt. Ani te historie nowe nie są takie same, jak wchodzimy w jej szczegóły, to ona to pokazuje, że nie są takie same. Ani, i tutaj tego nie ma, tego mi w tej książce brakuje, ani historia tradycyjna nie jest taka sama. Historiografia, i to mogę powiedzieć właśnie tak, mi się wydaje, trochę odpowiedzialnie mogę powiedzieć, historiografia oświeceniowa się bardzo różni od romantycznej. Romantyczna bardzo od pozytywistycznej, a pozytywistyczna niebywale bardzo od tej, która powstawała na początku XX wieku po kryzysie antypozytywistycznym. Jest pewnym, powiedziałbym, modą, takim façon de parler, że w każde nowe pokolenie krzyczy na tych swoich poprzedników, że oni to są ci tradycyjni, a my to jesteśmy ta nowa historia, co tych tradycyjnych to są zupełnie bezmyślni, to nauczy, jaka jest prawdziwa historiografia. Mija następne pokolenie i ci, którzy byli innowatorami, to nagle się okazuje, że oni są ci tradycyjni i ci nowi ich krytykują, więc ta ostrość dychotomii między tradycyjną a nowoczesną historią wydaje mi się niesłuszna i cośmy tutaj rozmawiali przez chwilę przed zebraniem, ta ostrość sporu mi się wydaje niesłuszna, znaczy można lubić i jedno i drugie. Ja nie jestem historykiem społecznym, ani nie jestem antropologiem historycznym, ja jestem tylko nabożnym wielbicielem jednego i drugiego, to zawsze z zewnątrz, więc być może idealizuję, ale sądzę, że tutaj właśnie jest sytuacja, w której te nurty mogą być komplementarne, niezależnie od tego, że ludzie, bo to jest inna rzecz, ludzie mają inne zainteresowania. Ja historii politycznej nie lubię osobiście, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest, że tak powiem, obiektywna struktura świata, która sprawia, że historia polityczna jest mało ważna, tylko że Maciej Janowski się nią nie interesuje i to jest jakby, jeżeli zdaję sobie z tego sprawę, że to jest ten sposób, prawda, że to nie odmawiam prawa temu nurtowi, czy nie uważam, że nie powinien być wiany, tylko no to każdy z nas ma prawo do lubienia tego, co lubi. I trzy jeszcze punkty chciałem wymienić. Jeden to jest kwestia polityczności, znowu to sam prymat. Ja mam wrażenie, że jakby element tego rozważania o prymacie polityczności jest taki, że ona zbyt ostro przypisuje swoim oponentom filozoficzno-światopoglądowe podłoże, podczas kiedy mnie się zdaje, że to jest akcydentalne. Rzeczywiście tak było, że historia społeczna od lat 60. czy 70. jest historią na Zachodzie, zwłaszcza głównie lewicową, mniej czy bardziej marksizującą. Ja się z Magdą całkowicie zgadzam, że najlepsze książki z tej marksizującej historii są dobre. Mnie się wydaje, że gdybym ja nie wiedział skąd inąd, że E.P. Thompson był marksistą, to z The Making of the English Working Class, z wyjątkiem pewnych tam jasnych ideologicznych, ale z samego typu argumentacji, typu analizy,
ciekawe. To jest ciekawe, powiedziałbym burżuazyjny w cudzysłowie historyk mógłby to równie dobrze napisać. To znaczy ten marksizm nie jest tam bijący w oczy. Marksizm raczej leży właśnie w typie zainteresowań badawczych niż spojrzenia, niż w analizie. Ale przecież to nie jest tak co do zasady, że historia społeczna musi być lewicowa. I tutaj jest dziwne w ogóle, tym jest ona znała niemiecki, bo tutaj jest nie ma, to jest zero odniesień do historiografii niemieckiej. Nie wiem, czy znała, ale nigdy nie pisała. Właśnie to mnie aż dziwiło. Przecież historiografia niemiecka zajmowała się gospodarczymi i społecznymi sprawami rozmaitymi w XIX i na początku XX wieku i nazwisk można wymienić całą górę, nie będąc bynajmniej lewicowa. I to jest zabawne. Różni historycy porównywali, jak bardzo prawicowa niemiecka historia agrarna okresu międzywojennego, tak zwana Volksgeschichte, dochodziła do w pewien sposób badawczo, nie światopoglądowo, podobnych rezultatów, co szkoła Annal we Francji. Także to nie jest inherentna cecha historii społecznej, że ona musi być lewicowa. Może być, ale nie musi. No i wreszcie ostatni zupełnie punkt, to jest, mnie się zdaje, i tutaj z Tadeuszem się na pewno nie zgadzamy, że jednak w tej chwili w Polsce historiografia polityczna dominuje. I że w związku z czym ta książka dzisiaj, napisana, wydana w Polsce w latach 70., ona miałaby lepszą, większą rację bytu niż teraz. Znaczy, że to jest przechylanie łodzi na tę stronę, która już jest niebezpiecznie, znaczy polemika przechylona, że nam brakuje jest nowych w Polsce, tak mnie się wydaje, nowych pomysłów historiograficznych i jakichś nawet ryzykownych koncepcji uogólnień, bo jeśli historycy tego nie zrobią, to zrobią to nie historycy, tak jak robią, prawda, i zrobią to po swojemu. Niektóre z tych książek to są bardzo dobre, ale nie wszystkie. A są one, no, nawet te dobre, no, książka, o którejśmy wiele razy rozmawiali, czyli tego, no, Przyśniona rewolucja, to jest moim zdaniem bardzo ciekawa, bardzo dobra książka, ale to jest książka, której nieosadzenie w faktach jest, powiedziałbym, dla zawodowego historyka już trochę irytujące. Jest to książka dająca do myślenia, ale powiedziałbym, gdyby jeszcze autor trochę więcej zbadał. Cytując autorkę, autor wyzwolił się od tyranii dyscypliny. Tak, to, nie, ale ja bym powiedział bez ironii, to nie jest złe w niektórych wypadkach, tylko że to nie powinno być. Panie profesorze, proszę przytrzymać mikrofon. Teraz taką zrobimy kolejkę od pana tutaj do pani profesor. To może się zamienić w spór całkiem ostry. Dojdziemy do tego momentu, który widzę najbardziej tu wszystkich poruszył, czyli wojny historii społecznej i politycznej, ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym zapytać o rzecz, na którą zwróciłem tę uwagę, która nie była jakaś bardzo mocno wyeksponowana, ale moim zdaniem jest to ważne. Ona akurat przy historyku znanym angielskim, kontrowersyjnym, legendarnym jednocześnie Hobsbawmie tam znalazła takiego cytat, który on pisał, że walczył, czy właściwie próbował pogodzić swoją pracę z lojalnością wobec ideologii. Ja sobie pomyślałem, że to jest podstawowy problem każdego historyka, nawet nie takiego, który unika lojalności wobec ideologii, lojalność wobec światopoglądu, czyli lojalność wobec ideologii, lojalność wobec światopoglądu. Jak to jest ważne w pracy historyka, jak to zniekształca właśnie pisanie historii. Ile godzin mam? Kilka minut, panie profesor. Cytując Goethego, a propos literatury niemieckiej, w ograniczeniach poznać mistrza. Tak, dobra. To jest tak, mnie się w ogóle wydaje, że taki częsty obraz przedstawiający, że u historyków czy u innych poglądy polityczne wpływają na poglądy historyczne, nie zawsze jest prawdziwy. To znaczy myślę, że czasem u historyków jest odwrotnie, to znaczy ich poglądy historyczne wpływają na ich poglądy polityczne, ale zwykle chyba jest tak, że człowiek ma jakiś taki, no patrzę na siebie, no mam zapewne moje poglądy polityczne odczytać w moich tekstach historycznych, ale nie wynika to z, i zapewne jest to samo u każdego z nas, ale nie wynika to z tego, że my
świadomie czy nawet podświadomie transponujemy politykę na historię, tylko z tego, że mam jakiś intuicyjny, mniej czy bardziej uświadomiony obraz świata, prawda, w sobie, taki generalny obraz świata, jak świat funkcjonuje, prawda, czy raczej jednostki, czy raczej grupy, czy raczej idee, czy raczej materialne interesy, takie, taką osobistą filozofię nie w pełni dopracowaną. Ta osobista filozofia jak gdyby wpływa i na moje poglądy polityczne, i na moje poglądy historyczne, no bo trudno, żeby nie wpływała i stąd jest ich współzależność. No i na tym poziomie wydaje mi się, że nie ma ucieczki, prawda? Jeżeli głęboko i uczciwie uważam, dajmy na to, że no tak jak uważam, bo się tym zajmuję, że idee są ważne, to znaczy nie są tylko, jak marksiści głosili, nad bazą społeczno-gospodarczą, no to interesują mnie zarówno przy ocenianiu współczesnych partii politycznych, na które mam głosować, interesują mnie nie tylko interesy, ale i poglądy, które te partie głoszą, jak i w historii przypisuję poglądom przez ludzi głoszonym duże znaczenie. No trudno, czy nie tutaj starając się nawet być jak najobiektywniejszy, no nie wyjdę z siebie i nie stanę obok, tym bardziej, że tego obok nie ma. Mógłbym ewentualnie przyjąć inną filozofię życiową, prawda, ale nie mogę nie mieć żadnej, no bo jakiś roboczy obraz wyjaśnienia świata, w którym żyjemy, każdy z nas no, na potrzeby swojego funkcjonowania w świecie posiada, więc myślę, że to powinno oczywiście być w jakiś sposób kontrolowane. Ładne jest sformułowanie pani Himmelfarb, że nie wystarczy, żeby historyk tylko uprzedził, że on ma swoją ideologię, bo jak gdyby to jest przerzucanie obowiązku kontroli na czytelnika. Historyk sam się powinien tutaj trochę kontrolować w tym. No niemniej w jakiś sposób poglądy historyka na jego pracę historyczną wpływają. No i nie ma rady i chyba też nie ma w tym nic złego, bo to jest, zakładamy, że inteligentny, że czytelnik czyta różne książki, no i on z tych książek ten obraz wytworzy. Jest jakiś limit, powiedziałbym, techniki historycznej, który my możemy sprawdzić, prawda? Ktoś sfałszował cytat, ktoś manipuluje albo nawet nie manipuluje świadomie, tylko przez niedbalstwo tam czegoś nie przeczytał, co gdyby przeczytał, to by mu zupełnie zmieniło obraz i to możemy kontrolować. Natomiast to, no, że jeden bardziej zwraca uwagę na pewien typ zachowania, drugi na inny, no to tak już jest, prawda? Pan profesor Rutkowski, kwestia właśnie lojalności wobec światopoglądu u historyka. Ja się oczywiście na tym poziomie tak ogólnym z profesorem Janowskim absolutnie zgadzam, natomiast tu jeszcze moim zdaniem jeszcze jedna kwestia jest bardzo istotna. Mianowicie, żeby właśnie własna orientacja ideowa, własne poglądy nie wpływały na jakość, znaczy na jakość badań, na sposób prowadzenia pracy badawczej, bo to, że moim zdaniem, to często ma miejsce, znaczy, że pisząc o czymś, z czym się absolutnie zgadzamy, to popieramy, prawda, co budzi w nas pozytywne refleksje, gdzieś podświadomie często to prowadzi do takiego formowania tematu, czy takiego doboru źródeł, żeby ten obiekt badań wypadł tak, jakbyśmy chcieli, odrobinę tak, jakbyśmy chcieli, żeby wypadł. No, i to jest troszkę trudne do uniknięcia, bo no, wszyscy przesiewamy wiedzę źródłową przez swoją umysłowość, przez swoje umiejętności badawcze i tak dalej, ale w wielu przypadkach no, można nawet u znanych badaczy, czy w dobrych, uważanych za dobre instytucjach naukowych, znaleźć takich mistrzów i takich uczniów, którzy właśnie tak piszą, tak konstruują swoje kierunki badawcze, żeby pewnych rzeczy nie zauważyć, żeby czegoś nie docisnąć, prawda, żeby się komuś też nie narazić oczywiście. I to jest właśnie to, co powinno być jakoś bardzo, bardzo pilnowane. U nas jestem średnio, ponieważ no, jest już lepiej chyba niż było kiedyś, kiedy ja nie czytałem prawie, był taki czas, lata 90. krytycznych recenzji. Natomiast niewiele bardzo w każdym razie. Teraz jest tych krytycznych recenzji więcej, ale mam wrażenie, że ciągle one nie wybierają skutku. Znaczy, jeżeli ktoś właśnie popełni tego typu błędy, poważniejsze niż tylko oczywiście niedoczytanie czegoś, czy interpretacja, która może budzić zastrzeżenia,
to jakby nie ma to takich trochę konsekwencji dla jego oceny. I tu widzę to niebezpieczeństwo właśnie, że w wielu przypadkach mamy oczywiście przesadę z drugą stroną. No, znam książkę, gdzie ktoś pisząc o znanym polityku, co drugie słowo mu wstawiał, jaki on był niedobry, prawda? I w tym momencie no, nawet ja, który tego polityka nie lubiłem, no nie byłem w stanie tego ścierpieć. Natomiast no, tutaj właśnie jest ta obawa, że zarówno sposób dobierania tematu, jak i właśnie niedociskanie pewnych rzeczy, nie badanie pewnych kwestii, no może właśnie powodować skrzywienie. Jeszcze jedna rzecz, mianowicie też no gdzieś no, każdy jest człowiekiem, tak? No, boi się rzeczy niepopularne, boi się często narazić i tutaj też jest problem z takim pisaniem. Oczywiście mówię z perspektywy historyka XX wieku, gdzie... No ja pamiętam, że na przykład kwestia Towieńskiego wzbudziła nagle na Radzie Wydziału bardzo duże podniecenie i pani, która poszła trochę wbrew ogólnemu wizji Towieńskiego, no miała problemy. Także to różnie bywa, bo tutaj... Ale to jest piękne, to trzeba będzie powtarzać. Jeszcze są takie miejsca, gdzie kwestia Towiońskiego wywołuje żywe reakcje. No ja myślę, że to są miejsca głównie w salach i to niektórych uczelni czy instytutów. Dobrze, nie będę zajmował czasu dalej. To samo pytanie w tej kolejce do pani profesor. Powtórzę, lojalność historyka wobec ideologii światopoglądu. To jest w ogóle straszne. No to jest takie, że jeśli ktoś chce być lojalny wobec swojego światopoglądu, to nie powinien być historykiem. Ale ja jestem też trochę, tutaj muszę się zdystansować. Ale bo właśnie chciałam do tego nawiązać. Dlatego, że ja powiem tak, że czytając książki nie mam większego trudu z orientacją taką ideową autora. Tak? Oczywiście tutaj się zgodzę z Maćkiem. To bardziej przebija bądź mniej, mnie w zasadzie to nie przeszkadza, dlatego że dla mnie zasadniczą kwestią jest myślenie, to znaczy ta ciekawość myślenia, przyjemność odkrywania czyjegoś myślenia. Ale uważam, Gertrude Himmelfarb trochę pisze o czymś innym i tu mówisz, że ona wyostrza te stanowiska, ale ona według mnie wyostrza je specjalnie, dlatego że konsekwencje tego, co się dzieje, ja uważam, że ten spór, on ma charakter rzeczywisty, on się toczy i on ma swoje konsekwencje dla przyszłości historii jako dyscypliny akademickiej i wydaje mi się, że w ogóle dla kultury współczesnego świata, bo umówmy się, że poglądy na historię nie wynikają ze znajomości historii i historiografii, tylko są sumą pewnych idei, w których my żyjemy i kultury. I jeden z jej rozdziałów nie przez przypadek jest zatytułowany na przykład czy historia narodowa to przeżytek. Więc te konsekwencje są rzeczywiste, są przez nas przeżywane. To, co mnie irytuje z punktu widzenia kogoś, kto się zajmuje historią 20 kilka lat, to jest pisanie bez historycznych źródeł. I to jest właśnie ten wstęp do tego bardzo niebezpiecznego kierunku, to znaczy tej wierności ideologii, pisania pod tezę, wyzwalania się z tyranii kontekstu, wyzwalania się z tyranii faktów też. I jeszcze raz, i walka z przypisami, oczywiście, że tak, bo jeśli założymy, co jest dla mnie największą wartością pracy historyka, dlaczego ja ją uważam za szczególnie ważną? Otóż to, że każdy z nas, historyczne źródło, niezależnie czy to będzie, nie wiem, czy to będzie dokument administracji państwa, czy to będzie jakaś korespondencja prywatna, czy fragment artykułu, czy literatury pięknej, każdy z nas przeczyta to inaczej. I na tym polega sens historii, że historyk nieustannie musi konfrontować się z tym źródłem pierwotnym, prawda? Bo to chodzi o nasze myślenie, bo my to źródło przepuszczamy przez siebie. I muszę powiedzieć, że ja dostaję absolutnej irytacji, kiedy czytam kolejną książkę, napisaną wtórnie z artykułów bądź książek autorów, którzy jeszcze czytali źródła, po to tylko, żeby na końcu była mocna, zdecydowana teza pisana
no ewidentnie pod wyzwania współczesności. Ja nazywam to historią imitacyjną, ponieważ jest zapotrzebowanie, nie wiem, na jakąś uciskaną mniejszość. No to stwórzmy historię chłopów, ale nigdy nie bierzmy do ręki źródła, prawda? Znaczy nie zauważajmy wszystkich różnic, które występowały w czasie też. Nie zauważajmy kontekstu, w którym to wszystko się odbywało. I tego rzeczywiście nie lubię. I co więcej, uważam, że jest to po prostu groźne. Historyk, który przestaje czytać źródła, przestaje być historykiem. Ja również cenię publicystykę historyczną, ale jednak powinniśmy to oddzielić. Możemy uprawiać publicystykę historyczną, ale tutaj historia akademicka jest jednak akademicką dziedziną i obowiązują podstawowe reguły, czytanie źródeł. Więc uważam, że ja uważam tutaj się moja opinia znacząco różni od opinii Maćka. Uważam, że jest to bardzo niebezpieczne i też dlatego, że dzisiaj właśnie ta historia postmodernistyczna, czyli bez przypisów, ta nieskrępowana faktami, ale też nieskrępowana kontekstem, znajomością na przykład kultury, prawda, że ona dzisiaj ma wyznaczać w Polsce być może mniej. Ale umówmy się, że nie jesteśmy w awangardzie, prawda, tych przemian w historii akademickiej, że ona ma dzisiaj wyznaczać nowe standardy. I to, co mi odbiera ta silnie jakby podbita taką ideologiczną presją, ta nowa historia, to jest ta przyjemność z czytania czegoś nieoczywistego. Dlatego, że historyk podąża za źródłami. Jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, którą ja odkrywam jako historyk, jest to, że prowadzą mnie źródła i one mnie prowadzą czasami w innym kierunku, one zmieniają moje myślenie. To jest ten moment takiego zaskoczenia, że wszystko było inaczej niż mi się wydawało. Historyk, który pisze pod tezę, nie jest zaskoczony niczym. Znaczy on wie, zanim zaczął czytać źródła albo zanim uczciwie przyznał, że nie przeczytał żadnego. Więc wydaje mi się, że ta książka zachowuje swoją aktualność i ja uważam, że twarde wymaganie przynajmniej tego minimum czytania pierwotnych źródeł powinno być dochowane w Akademii Nauk, na uniwersytetach, przy takim założeniu, że naprawdę ja bym nie miała też za złe ludziom, nie wiem, no, którzy mają liberalne bądź konserwatywne poglądy, bądź nie wiem, socjalistyczne bądź lewicowe, dlatego że książka, nie wiem, o dwudziestoleciu międzywojennym kogoś, kto ma lewicowe, współczesne poglądy, kto nawet tego nie kryje, będzie dla mnie też ciekawa. Tylko ja mówię o zjawisku zupełnie innym, tak? A czy nie uciekajmy, my nigdy nie uciekniemy od tego, kim jesteśmy, jakich autorów czytaliśmy, co nas ukształtowało. Ale musimy też powiedzieć sobie jasno, że historia jest dyscypliną akademicką. Ja pamiętam taki, jeszcze tylko powiem jedno, zabawną taką deklarację jednego z profesorów, który był oburzony krytyką historią społeczną, no jak można krytykować tak zacną, ciągle pionierską dziedzinę, która ciągle nie może się wyrwać z tych, powiedziałabym, antypodów, gdzieś spychana gdzieś na margines, który potem bardzo narzekał, że starał się o grant europejski. W tym grancie europejskim było zastrzeżone, że musi przeczytać koniecznie jakieś lektury dotyczące, to chyba było, zdaje się, gender. Przepraszam, że powiem ten termin, ale po prostu muszę być wierna tutaj tym wszystkim problemom, jakim nasz badacz sprostał. A potem jeszcze musiał podpisać jakąś deklarację, że on rozumie skalę problemu, z którym się mierzy. Prawda? To znaczy my nie możemy mówić, że jeśli już się konfrontujemy z administracją na poziomie grantów, prawda, europejskich, że tego problemu nie ma. No on jest, to jest drastyczne ograniczenie tutaj już wolności badań. Nikt nie ma prawa narzucać nam, jakie mamy książki koniecznie przeczytać i jak mamy być zorientowani, czy bardziej progresywnie, czy mniej, jeśli chcemy badać jakiś przedmiot. No właśnie, na pewno Państwo to już zauważyliście, że najbardziej poruszyło tutaj trójkę prelegentów i mnie jako moderatora ta właśnie kwestia w tej książce przeciwstawienia historii politycznej
starej, jak to Gertrud Himmelfarb określiła, historii społecznej, czyli nowej. I zanim zadam pytanie, no to przedstawię tak. Mnie ten fragment zirytował, podwójnie, bo zirytowałem się na Gertrud Himmelfarb, że ona, świętej pamięci już nieżyjącą, że ona tak to ostro przeciwstawiła sobie te dwie rzeczy i zirytowali mnie jej negatywni bohaterowie, czyli historycy, którzy po prostu, rzeczywiście to dochodziło do jakichś takich, jak to powiedzieć, nadużyć intelektualnych w ich pisaniu, to ta Myszka Miki ważniejsza od Franklina Delano Roosevelta, o której już mówiłem, że oni mnie też zirytowali, jak można tak źle pisać historię, bo wydaje mi się, że mamy tutaj, jeśli chodzi o historię polityczną i społeczną, klasyczny przykład, że można mieć to ciasteczko i zjeść to ciasteczko, że ideałem jest harmonia między tymi dwoma, nie wiem jak to nazwać, dziedzinami, może nawet bardziej wrażliwościami. Jak napisać wspomnianą historię Polski międzywojennej, a tym bardziej historię PRL-u, rozdzielając historię polityczną i historię społeczną? Wydaje mi się, że nie można. Więc w czym jest problem, pani profesor? Nie no, ja... Powiedziała, że oczywiście, ja sama zadeklarowałam, że moje książki są, znaczy ja nie wiem nawet jak je nazwać, bo Maciek powiedział, że się zajmuje historią idei. No, zdaje się, że moja ostatnia książka też była z dziedziny, ale chyba doktorat też, tak? Ale przecież to nie chodzi o to, bo oczywiście życie społeczne jest bardzo ciekawe, tylko chodzi tutaj jej nie tylko o historię społeczną jako taką, tylko o stanowisko historyków społecznych, którzy deprecjonują w ogóle zajmowanie się polityką. I teraz pan profesor Rutkowski wspomniał o tych historykach, czy Maciek, ty wspomniałeś jeszcze o tym, że teraz jest historyków politycznych więcej. To zależy, jak my zdefiniujemy politykę. Zobacz, jak ona definiuje politykę. To nie jest ciąg nazwisk, wydarzeń. To nie jest, przepraszam, ta historia taka faktograficzna, prawda? Bo tutaj nie chodzi o to, ale rozumienie mechanizmów polityki, obojętnie, czy badamy społeczeństwo, czy obyczaj, czy mentalność, jest rzeczą naprawdę ważną. Mechanizmów i podstawowych tak, tak. problemów. Tutaj pan profesor Janowski nam zauważył, to w czym jest problem? Dlaczego tutaj nie można osiągnąć ładu i harmonii? No bo każdy jest, a to a propos tych światopoglądów, bo każdy ma inną, każdy widzi świat inaczej z nas. Osobiście, abstrahując od zewnętrznych wpływów, które oczywiście istnieją i tego, każdy z nas z urodzenia, z wychowania, ze wszystkiego widzi świat trochę inaczej i przypisuje wyższość jednym bądź innym kwestiom. Ja jeszcze się zastanawiam, ale tutaj moja wiedza już tak nie sięga. Ja czytałem kiedyś książkę takiego bardzo znanego włoskiego historyka starożytności Momigliano, który napisał coś takiego, co mi odpowiada dosyć, że w ogóle historia społeczna to nie jest nowsza niż historia polityczna, wręcz odwrotnie, że od początku historiografii mamy nurt, w skrócie biorąc, Herodota i nurt Tukidydesa, prawda? I nurt Herodota to jest społeczny, antropologiczny, obyczajowy, nurt Tukidydesa to jest historia polityczna i w zasadzie obie są równie nowe albo równie stare. Zainteresowania tymi dwiema dziedzinami idą przez całą, od początku historiografii przez całą historiografię. No i oczywiście, tak jak mówisz, że oczywiście myślących książek jest mniejszość w każdej dziedzinie. Ja myślę, że to jest tutaj, ona trafnie zauważa, że ta historia społeczna potem robi się, czy psychohistoria, czy cokolwiek robi się modą i potem przychodzi po ludzie, którzy bezrefleksyjnie używają. No, i tak dalej. I tak jest w każdej dziedzinie. I w ogóle mnie się zdaje, że bardzo dobry historyk może napisać bardzo dobrą książkę, absolutnie tradycyjną, bez żadnych, że tak powiem, w cudzysłowie, cokolwiek to miał znaczyć tradycyjną. W dużym stopniu dla mnie Wereszycki jest takim przykładem, który mi się wydaje, że był jednym z najlepszych polskich historyków XX wieku, a w zasadzie pisał dość tradycyjną historię polityczną w sposób właśnie, mnie zawsze niesłychanie mądry, to znaczy właśnie z takim rozumieniem tych wielowymiarowości, takiej głębi, która za tym wydarzeniową polityką się dzieje. To niby jak się czyta ten Sojusz Trzech Cesarzy, to jest właśnie taka zwykła historia dyplomacji, a co pewien raz widać, że on tam widzi pod tym jakby całą masę rzeczy, które dają obraz. A z drugiej strony, jak ktoś jest głupi, to najlepsze, najnowocześniejsze metody i najbardziej wyrefinowane słownictwo mu nic nie pomoże, prawda? I złożę, książkę napisz. Ale ja chciałem jeszcze coś ważnego bardzo powiedzieć i zapomniałem co. To już nie powiem. Więc pan profesor Rutkowski odpowie na pytanie, czy można tutaj osiągnąć idealny ład i harmonię między tymi dwoma nurtami. I kiedy osiągniemy, no bo to jest taki postulat, jak rozumiem. Znaczy można i mój
kolega to właśnie powiedział, tak? Znaczy, że powstają książki, które łączą temat polityczny czy społeczny, ale ze znajomością i wrażliwością dotyczącą. Dopytam, innych, pan bym mówił przed chwilą o ostrym aktualnie, teraz, konflikcie historyków społecznych i politycznych. Tak, znaczy. Ja uważam to za rzecz złą i jednak mimo wszystko nienormalną. Tak, znaczy, bo to jest kwestia, gdzie się, znaczy ja jestem tym, jak mówię, przedstawicielem w tej części historiografii, no, która się jest młoda, prawda? I jest też bardzo polityczna z definicji, no, bo dotyczy czasów nieodległych, które ciągle jeszcze albo są przedmiotem sporów politycznych, albo są podkładane pod bieżące spory polityczne, prawda? Postacie, wydarzenia z okresu minionego. W związku z czym tutaj to jest pewna specyfika, jeżeli oddzielimy historię XX wieku od pozostałej części historii, to ta polityczność twórczości, myślę, znacznie, czy bardzo zmaleje, tak? Znaczy, że ilość książek klasycznie o historii politycznej z tego XIX, XVIII, XVIII wieku nie będzie już tak dominująca, natomiast faktycznie w wieku XX ta proporcja wzrasta. Ja to samo, jeśli spojrzymy na wyższe uczelnie, ja na przykład czuję taką dominację historyków społecznych, czy właśnie różnego typu nowych nurtów, prawda? Także z tego względu, że one właśnie nie dlatego, że ich jest dużo, nawet liczbowo, bo to w końcu wartość umysłu trudno policzyć, natomiast także z tego względu, że one właśnie mają tą cechę, o której pisze pani Himmelsfeld, to znaczy próbują dominować. Znaczy, że to jest właściwa historia, natomiast to klasyczna historia militarna, historia polityczna jest po prostu, nie jest nudna, po prostu w zasadzie jest niewłaściwa. Tak? No, jesteś militarystą, padło do mnie z ust jednej pani, prawda, właśnie historyczki dziejów kobiet, kiedy naprawdę ja się nie czułem, a mogłem zapytać o właśnie uzbrojenie plutonu piechoty, a nie dopytałem. Zapytałem o coś, co wiązało się bezpośrednio z tematem pracy człowieka. Po prostu nie miał pojęcia o tym, że miał swój bardzo modny, bardzo taki świeży, ciekawy temat i on po prostu w tej teorii znał się świetnie. Zapytany pół centymetra w bok, nie wiedział w zasadzie nic. I to jest to, myślę, czego ta książka momentami lepiej, momentami troszkę może słabiej dotyka, czyli właśnie tej konieczności zachowania proporcji i szacunku dla myśli ludzkiej. Bo to, o czym jeszcze pani profesor mówiła, ta prawda, przywiązanie do źródeł, wierność źródłom, czytanie źródeł, ale ja bym powiedział jeszcze czytanie tego, co napisali poprzednicy. Bo bardzo wiele osób jakby przystępuje do badań na zasadzie, że nic się wcześniej nie działo i bardzo wiele książek po prostu naprawdę jest powielaniem czy mieszaniem w tym samym kociołku innymi słowami z pięknym wstępem metodologicznym, ale w zasadzie nie wnosi nic nowego, co dotyczy się przede wszystkim epok nieco dawniejszych niż wiek XX, ale już XX wieku w jego pierwszej połowie zaczyna to też dotyczyć. No tak, ale właśnie tylko jeszcze chciałam zwrócić uwagę na ten zarzut, prawda? Chyba nam ta sama osoba zarzuca też podobne rzeczy, ale że pan profesor jest militarystą, ponieważ zna się pan na historii wojskowości. No więc ja mam takie pytanie, jak można zajmować się wojną po wojnie, bez tej, czy no wojną zwłaszcza, prawda, bez tej znajomości. Ja oczywiście dzisiaj mogę powiedzieć, że nie wiem, nie rozumiem, ile jest tam kampania, ile kompania, ile inne, prawda, jednostki liczą, ale generalnie jak ktoś się zabiera za, nie wiem, albo historię okupacji, no to powinien to po prostu poznać. I dzisiaj ta wiedza nie jest wymagana. Ona się wydaje, że ona jest balastem, że wystarczy opisać relacje międzyludzkie, żeby odtworzyć rzeczywistość. Tak po prostu nie jest. Z tym, że dzisiaj też wydaje mi się, że tego antagonizmu, o którym mówiłeś ty, Piotrze, bo tak jak powiedziałam, ja na początku zadeklarowałam, ja tą starą, taką marksizującą historię, zwłaszcza angielską, uważała, czy ona była dla mnie ciekawa i ona jest ciekawa do dzisiaj, no kto z czego żyje jest zawsze kwestią aktualną. Natomiast ja mówię trochę o czymś innym, my już nie mówimy o tej starej, nowej starej historii społecznej. My dzisiaj mówimy bardzo wyraźnie o antropologii kultury, która kwestionuje prawdę obiektu,
obiektywną, w ogóle istnienie prawdy, która kwestionuje warsztat historyka, że w ogóle trzeba jakieś źródła czytać, a po co trzeba stawiać te przypisy, a dlaczego trzeba uwzględniać kontekst, a dlaczego trzeba znać kulturę, jak można po prostu tego nawet się nie odnosić do tego, ale można wyłożyć swoją wizję i to ta autorska, indywidualistyczna, wiesz, wersja historii jest, powiedziałabym, celem samym w sobie. I to jest dzisiaj wyczuwalne, znaczy to po prostu jest. Wydaje mi się, że postawienie tego problemu jest, uważam, samo w sobie wartościowe. Ja bym też zresztą bardzo chciała, żeby w Europie Środkowo-Wschodniej powstawały pewne polemiki pomiędzy autorami, które by jednak wnosiły, które byłyby taką wartością dodaną do życia publicznego, prawda? Które by jednak, no nie wiem, no polemika pomiędzy Firetem i Nolte, bo akurat niedawno czytałam tą książkę, ona pozostawia po sobie jakiś bardzo wyraźny taki ślad myślenia, sporu. To jest w ogóle interesujące, żeby odtworzyć właśnie te ścieżki myślenia. I chciałabym, żeby tak również było w Polsce. To znaczy postawienie tej kwestii, czyli antropologia kultury w jakiś sposób zagraża historii jako akademickiej dyscyplinie, jest pytaniem ciekawym. I tutaj zarówno zwolennicy tej antropologii kultury, jak i, no nie wiem, bardziej tradycyjni historycy mogą wyłożyć swoje, że tak powiem, racje, no przy jednym założeniu, że strony dotrzymują pewnych takich warunków fair play, ale... Jednak mają jakąś podstawę, która... Jednak mają jakąś podstawę, tak, tak. Znaczy ja jeszcze raz powrócę może tylko, dlaczego ten temat mi się wydaje dla mnie na przykład ważny, dlatego że dosyć długo zajmowałam się tą ideą równouprawnienia i czytając źródła, ja po prostu odkryłam, jak bardzo myśmy odbiegli od tych źródeł. Od takich podstawowych ustaleń, nie wiem, od czy nawet próby wyobrażenia sobie tych ludzi, co oni mogli myśleć na ten temat, bo jest to temat, powiedziałabym, tradycyjnie zdominowany przez lewicę. Ja bardzo lubię tematy, które są zdominowane przez lewicę i bardzo lubię je opisywać, dlatego że jest to w ogóle ciekawe i wiesz, no i po prostu to jest tak, że mi się wydaje, że dobrze jest tak, że jeśli kwestie, które są nawet modne albo ważne, bo uznajemy, że dzisiaj, nie wiem, no równość kobiet i mężczyzn jest jakąś wartością, prawda, na poziomie, nie wiem, relacji międzynarodowych, wewnętrznych praw, organizacji międzynarodowych, to jest zawsze podnoszone, ale wydaje mi się, że to jest też, powinno służyć temu, żebyśmy lepiej ten problem rozpoznali. Jeśli na przykład w Polsce obowiązywała tak duża imitacyjność, że za każdym razem słyszałam, że głównym problemem Polek było brak praw politycznych, bo nikt nie pomyślał, że tutaj nie chodziło o prawa polityczne, bo wszyscy wyjęliśmy to doskonale z jakiegoś kontekstu szerszego, że nie zwracaliśmy uwagi na edukację, że progresywizm zakładał na przykład niezgodę na prawa polityczne przy całym otwarciu do równości na gruncie prawa cywilnego i edukacyjnego. Na końcu, że to jest w ogóle historia o czym innym, bo tak nieustannie, nachalnie przykładamy współczesne jakby postrzeganie tego problemu do przeszłości, że w końcu tą przeszłość tracimy. Jeszcze raz powiem, dla mnie pewna niekonsekwencja w postawach ludzi, w opiniach, ta rzeczywistość, która nie jest tak spójna, jakbyśmy chcieli, ona jest dla mnie wielką zaletą historyka, a już od indywidualnego talentu historyka zależy, czy będzie to historia ciekawa, czy nudna, czy dobrze napisana, czy źle. Moim obowiązkiem jest tutaj pilnowanie też czasu i pewnego porządku. W ogóle nie padło tutaj słowo ahistoryzm z ust państwa, a chyba o tym przed chwilą była mowa, bo jest to coś, co chyba bardzo irytuje, kiedy się czyta książki, są porównywania między epokami, które nie powinny być w ogóle porównywane. Jest taki pomysł i idea, żeby też państwo tutaj, czyli osoby siedzące na sali, albo zabrały głos, albo zadały pytanie i nie wiem, jak to technicznie rozwiązać, że to chyba trzeba byłoby podejść, ja bym tutaj udzielał głosu w postaci mikrofonu. Widzę, że tam pan na końcu chciałby zabrać głos, ale musiałbym, no chyba inaczej się nie da. Dzień dobry, Michał Orzechowski. Ja się zajmuję i publicystyką i literaturą, ale potrafię zawsze to rozdzielić, jeżeli piszę na tematy historyczne, a jeżeli piszę swoje na przykład bajki czy wiersze, to potrafię te rzeczy rozdzielić. Może zacznę od takiego pytania.
Czy w 1918 roku Polki, polskie kobiety, wywalczyły prawa wyborcze, czy też Polacy, mężczyźni i kobiety, wywalczyli prawa wyborcze od zaborców, tak? Czyli mamy narrację feministyczno-genderową, że kobiety musiały walczyć z mężczyznami i się tutaj spierać, ale to był ten sam dzień. Więc tak samo można powiedzieć, że mężczyźni wywalczyli od kobiet na przykład w Polsce prawa wyborcze. Ja oczywiście żartuję. To są te różnice interpretacyjne, feministyczno-genderowska przeciwko patriotyczno-narodową. I teraz ja sobie lubię zbierać takie mapy statystyczne ze świata i z Europy. Kiedy Francja, kiedy kobiety, Jutrzenka Wolności, kiedy kobiety uzyskały prawa wyborcze. 44 rok, więc też jest kwestia kontekstu, że ci dzisiaj, którzy w bieżącej walce politycznej próbują nas pouczać, oczywiście z zastrzeżeniem, że Polska nie jest idealnym krajem, niech zobaczą na przykład, ile jest kobiet w Polsce i w innych krajach, na przykład europejskich, tych postępowych, na dyrektorskich pozycjach statystycznie, bo teraz mówimy o statystykach, tak? Czyli o faktach. Tak? Nigdy nie twierdzę też, że Polska jest idealnym krajem, ale jeżeli mówimy na przykład o relacjach polsko-żydowskich, to zawsze się dziwię, że... Tak, już kończę. Dlaczego nie jest cytowany doroczny raport na temat antysemityzmu Uniwersytetu Tel Awiw, tak? Który jest raportem ogólnoświatowym. No i pytanie ogólne na końcu. Państwo tutaj niektórzy pytali o jakieś nowości czy nowe trendy. Czy państwo bardziej szukają nowych, ciekawych faktów historycznych, bo oczywiście faktów jest też dużo, są setki czy tysiące, czy też nowych interpretacji? O, może tak zadam. Czego nowego państwo tutaj, padło chyba od pana pytanie, że tutaj trzeba coś nowego znaleźć, tak? Czy chodzi o nowe fakty, czy nowe interpretacje? Dziękuję. Panie profesorze. Nie, no to jest odpowiedź. Odpowiedź jest prawda? To znaczy nowe fakty są, znaczy nowe fakty mają sens o tyle, o ile prowadzą jednak do zmiany obrazu. Znaczy mnie się wydaje, że fakt, to za ostro powiem, to jest nie do końca tak, ale fakt sam w sobie, jeśli nie umiemy go pokazać, co on robi, co on znaczy, nie jest bardzo ważny, więc w tym sensie nowe fakty i nowe interpretacje są jakby dwiema stronami tego samego obrazu. Szukamy nowych interpretacji z ryzykiem. William James napisał kiedyś, mi się bardzo podobało to sformułowanie, niedawno nie natrafiłem, że dyrektywa dąż do prawdy i dyrektywa unikaj błędu często są sprzeczne wzajemnie. To znaczy, że w pewnych wypadkach warto jest nawet ryzykowną interpretację zrobić z ryzykiem błędu, z nadzieją, że coś się przez to uchwyci. Także nie, znowu tutaj, no tak jak o tym ciasteczku było, no to tutaj też nie widzę sprzeczności. To też może pan profesor Rutkowski by to powiedział, bo to ja dopowiem tak trochę samowolnie do tego pytania. No, lud, że tak powiem, czytelnicy, odbiorcy tego, co tworzą historycy, oczekuje przede wszystkim odkryć. A jakie to mogą być odkrycia? Nie wiem, czy odkryć, czy przede wszystkim jakichś właśnie nowych tez, które właśnie często potwierdzają obecne przekonania, tak? Czyli tak. Na przykład. I to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest takie oczywiście dążenie pod publiczkę. Jak ktoś właśnie napisze książkę, która ma stawia głośną tezę, nieważne czy, to potem ona już funkcjonuje jako swoim własnym życiem, jako prawda objawiona. I to też jest sprzedawane jako odkrycie. Oczywiście. No więc to jest ta, natomiast moim zdaniem, no, z zadaniem Sztyryka w dużej mierze, zwłaszcza im bliżej czasów najnowszych, jest bardzo intensywna praca nad segregowaniem i zrozumieniem i opisywaniem wydarzeń, prawda? Czy społecznych, czy politycznych, czy militarnych, dlatego że to w zasadzie no, my powinni, jako historycy powinniśmy umieć ocenić wagę danego faktu, go zinterpretować, a? Natomiast no, można również bardzo wiele osób i historyków, i nie historyków, ale historią się zajmują, to po prostu te klocki przekłada tak, jak im wygodnie, prawda? Nie mając tego obciążenia czytaniem źródeł, ich analizą, badaniem kontekstu, porównywaniem, po prostu przekłada klocki, tworzy konstrukcję, żeby ładnie wyglądała. Druga rzecz jest taka, jeśli chodzi o historię najnowszą, to w wielu przypadkach no, badamy rzeczy nowe, tak? Tematykę niezbadaną. I wtedy też jest duża odpowiedzialność za to, żeby te tezy sformułowane były możliwie precyzyjne, możliwie udokumentowane i możliwie prawdziwe,
No bo historiografia ma też takie dużą, duży ciężar właściwy. Jeżeli ktoś coś sformułuje, napisze, to potem to w sposób autorytatywny, to potem ta teza potencjalnie nieprawdziwa może trwać bardzo długo. Tak? Takie przykłady można przywoływać, że ktoś coś napisał i potem napisano wiele książek, które tę tezę obaliły, ale ona w podręcznikach czy w jakichś właśnie pracach się nadal pojawia. Także tu jest kwestia właśnie takiego takiej no, analizy, która wymaga bardzo wiele czasu, bo to też, o czym to może tutaj nie padło, no coraz jesteśmy pod taką presją punktów, publikacji i tak dalej. I to wszystko powoduje, że historyk, który żeby naprawdę móc ogarnąć jakąś nawet częściową syntezę, czy na przykład na nowo spojrzeć na jakiś fragment badań, no nie ma czasu przeczytać tych kilku tysięcy książek na przykład. No może przesadzam, ale same kilkuset. No? I ich zrozumieć, bo przeczytać jeszcze można, tylko zrozumieć i skonstruować wtedy coś nowego, albo powiedzieć, że niestety no, nic nowego się nie da, bo te główne, prawda, tezy są prawdziwe. Tak? Więc to też jest taki problem, że młodsze pokolenie historyków, do którego ciągle się jeszcze zaliczam, no ciągle nie jest uczone takiej właśnie perspektywy, że trzeba bardzo dużo włożyć, żeby potem się wylepić. Ja mi się wydaje, że przeczyta tutaj z internetu, ściągnie coś połączy, da fajny tytuł i to pójdzie, tak? Znaczy, no i mamy zalew książek, których nie jesteśmy w stanie nawet zawodowiste, czy nie jesteśmy w stanie wszystkiego czytać ze swojej własnej dziedziny czasami, a co dopiero z dziedzin pokrewnych, co się powinno przecież robić i co kiedyś było normą. Pani profesor, to samo pytanie, nowe fakty czy nowe interpretacje? Jeszcze tutaj dopytam, dodam od siebie, zna pani taką internetową frazę, że jak coś się wydarzy, na przykład jak się otworzy jakieś archiwum w Londynie albo w Moskwie, to polską historię trzeba będzie pisać na nowo. No. Zresztą dodam od siebie, że to tam zdanie ja osobiście uważam jest za całkowicie bzdurne, bo chyba jednak praca historyka teraz, to przynajmniej XX wiek, to jest bardziej selekcjonowanie niż odkrywanie czegokolwiek. Akurat XX wiek ze względu na kwestie polityczne, to uważam, że rzeczywiście archiwa są tutaj ważne i ja bym ostrożnie, ale bym mogła przyjąć taką tezę. To jest zawsze archiwa. Są rzeczą zasadniczą w wielu krajach, w Niemczech jest bardzo wiele archiwów zamkniętych jeszcze. Polska chyba należała do jednych z nielicznych krajów w Europie, które uznały, że nie mamy żadnych tajemnic, odtajniła wszystko. I mamy tego zarówno pozytywne następstwa, jak i mniej pozytywne, ale my historycy cieszymy się, dlatego że zawsze jesteśmy za tym, żeby mieć dobry dostęp do źródeł. Ale teraz chciałam powiedzieć trochę o czymś innym. To znaczy moje pytanie jest takie, czy przy zachowaniu takich, no, nazwę je tradycyjnych zasad warsztatu historyka, to znaczy takiego, że trzeba znać kontekst, trzeba znać podstawowe fakty, że czytamy źródła pierwotne, jak mówię, niezależnie od ich rodzaju, od literatury poprzez, nie wiem, ukazy albo, nie wiem, rozporządzenia, tak? Że mamy z tym po prostu kontakt, czy taka historia może być ciekawa? Bo to jest pytanie zasadnicze, bo z drugiej strony też muszę powiedzieć, trochę się buntuję przeciwko takiej doskonale wyważonej historii, która wieje nudą. I nikt tego po prostu nie chce czytać i być może jesteśmy super obiektywni, super nudni i mamy zerowy efekt. I mnie się wydaje, że tak. To znaczy, że można uwzględniać takie minimum warsztatowe, które jest bardzo ważne i którego, jak mówię, nie można odrzucać. Dla mnie tym minimum absolutnym jest kontakt z pierwotnym źródłem i pisać ciekawą i interesującą historię, tylko że to nie jest wcale łatwe, bo to wymaga dobrego warsztatu pisarskiego. To wymaga czegoś takiego, o czym myśmy bardzo często rozmawiali, Maciek, to znaczy wyobraźni, prawda? To znaczy, że nie każdy będzie pisał dobrą historię, bo nie każdy jest sobie w stanie wyobrazić przeszłość. I to jest taka umiejętność, której nie sposób się nauczyć, tak? Czy na przykład jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak wyglądała, nie wiem, Warszawa w połowie XIX wieku, jak poruszali się ludzie za pomocą tych źródeł, które mamy, tak? I to, a czy my rysujemy jakąś wizję i ona będzie mniej albo bardziej sugestywna czy przekonywująca, ale to jest też piękno tego zawodu.
I to są rzeczy, które niewątpliwie tutaj nawet nas, prawda, różnią, bo kładziemy nacisk na różne kwestie, ale ja nawet przy tym założeniu, że ta historia uprawiana będzie zawsze wynikiem jeszcze indywidualnych talentów, no takich rzeczy nawet niezależnych od nas, tak? Ja cały czas dążyłam do tego, że jednak musi być, ona musi sprostać tym podstawowym kryteriom, czy też musi być wierna pewnym wartościom, żebyśmy nagle nie okazało się, że w zasadzie my cały czas zmieniając historię pod nowe wyzwania, prawda, nie wiem, więcej postmodernizmu, więcej czegoś, że my w końcu zlikwidujemy tą naszą dziedzinę akademicką, bo ona już nikomu nie będzie potrzebna, bo jeśli nie trzeba będzie czytać źródeł, jeśli nie trzeba będzie robić przypisów, jeśli nie trzeba będzie no po prostu zrobić tego minimum, do którego możemy dopiero dopisać interpretację. I tutaj z jednym znowu się zgodzę z Maćkiem, bo samo gromadzenie faktów bez zrozumienia i bez interpretacji oczywiście jest czynnością pozbawioną głęboko sensu. Bo z samych wydarzeń nic nie wynika. Czasami na przykład jak badacze są bardzo niepewni, to mają taką predylekcję, żeby po każdym zdaniu robić przypis, bo im się wydaje, że wtedy są tak bardzo zabezpieczeni, że jak już takie są grube przypisy, to już się naprawdę nikt nie przyczepi i że wszyscy to zaakceptują. I oczywiście to są też takie ucieczkowe metody, które są w ogóle po nic. Więc kwestia jest zasadnicza taka, czy można być historykiem, znać zasady swojego warsztatu i czy mogą powstawać ciekawe, interesujące książki, które jednocześnie nie będą psychohistorią, które jednocześnie nie będą podchodziły z taką ignorancją do kontekstu, do podstawowych, nie wiem, umiejętności historyka, jak ta, którą pan profesor Rutkowski przywołał, czyli znajomość wojskowości, to jest w ogóle, ja bardzo szanuję. Podstawowe elementy dotyczące tej tematyki, a związane z... praca była o dzieciach wojny, czyli dzieciach narodzonych, powstałych tak w czasie wojny z różnych przyczyn, tak, czy romansów, czy gwałtów. I zapytałem się po prostu o wojskowe organizacje kobiece polskie w czasie II wojny światowej, czyli no, do blisko tematu, no, i po prostu nie było nic. Znaczy, to nie chodzi o to, że ktoś nie zaśpiewał o Wojskowej Służbie Kobiet Armii Krajowej, wszystko ze szczegółami. Po prostu w ogóle nie wiedział, co takiego istniało. Znał skrót PESTKA, nie potrafił go rozwinąć, czyli Pomocnicza Służba Kobiet. Tak, no więc o to trochę mi chodziło. Czyli pisał o wojnie, ale o tej wojnie w ogóle i o kobietach w wojnie nie wiedział nic poza tymi relacjami męsko-damskimi. Prawda? Czyli w tym bardzo wąsko i w tym faktycznie był świetny. No i to pytanie wywołało autentyczną furię na zasadzie, że jak ja wolę śmiem, prawda? I, no, ale to nie jest jeszcze jedyny tego typu przypadek, bo w wielu przypadkach też tam różne, prawda, tego typu starcia byłem świadkiem. Chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, pozostałem przez panią profesor wywołany do tablicy, mianowicie moja praca habilitacyjna jest książką grubą, obarczoną ogromną ilością przepisów i książką, która była świadomie pisana nie do czytania dla laików, tak? ponieważ uznałem, że no, nic na ten temat praktycznie nie było pisane poza wspomnieniami czy przyczynkami, w związku z czym ktoś musi tą faktografię jakoś połączyć w jakiś logiczny ciąg, jakieś wnioski postawić. Natomiast miałem zamiar, no, którego jeszcze nie spełniłem, napisać może nie wersję soft, ale na tej bazie napisać coś właśnie, co byłoby i do czytania i było, no, zawierało większą ilość przemyśleń czy refleksji, kiedy już ta wiedza we mnie osiądzie, jeszcze zostanie uzupełniona. I takie te pisania w dziejach, no, XX wieku, ze względu na ogrom źródeł, prawda, no, dopuszczam, aczkolwiek no, chętnie byłbym miał takie pióro, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, no, ale nie każdemu Pan Bóg daje. Nie wiem, przepraszam, czy myśmy mieliśmy słuchać pytań, tak, z sali, a następnie się zgadzać. Ja mam bardzo dużo do powiedzenia jeszcze, tylko nie chcę. A to jest szansa. Bo jak nie, to pan profesor Janowski będzie przemawiał. Ja właśnie nie mam pytania, tylko chciałem się taką obserwacją, taką krótką wywiastą podzielić.
Chodzi do kogoś, kto nie zajmuje się badaniem historii, ale trochę ma doświadczenia w opowiadaniu historii poprzez muzea i wystawy. Bo to jest zasadniczo tak, że to, co my tutaj nazywamy historią społeczną, powiedzmy z elementami historii życia codziennego, czyli taką historią zwykłych ludzi. Co jedli, jak się ubierali, gdzie pracowali, jak podróżowali, z czego żyli i tak dalej. To jest temat kapitalny dzisiaj na wystawy i do muzeów. Znaczy takie muzea, takie... Takie muzea, takie wystawy się cieszą wielką popularnością, też jak przyjemnie i łatwiej się je robi, dlatego że wystawa żyje takim konkretem. To znaczy, tak samo się jak film historyczny, no, to znaczy, kto bohater ma wziąć do ręki, kiedy się budzi, jak wygląda kawiarnia z epoki, znaczy, te wszystkie rzeczy są takie ciekawe, fajne, łatwiej się pracuje z takimi treściami. Ja miałem takie doświadczenie współtworzenia Muzeum Emigracji w Gdyni, które jest w dużej części właśnie taką opowieścią o historii zwykłych ludzi. W ogóle muzea związane z tematyką migracji są bardzo modne współcześnie. One się też dobrze korespondują z naszym doświadczeniem obserwowania kryzysów migracyjnych, uchodźczych i jakby te opowieści jakoś mają sens w tym kontekście. No więc myślę, jakby tworząc to muzeum, diabłem zmuszony, ten zespół, znaczy dowiedzieć się, tak? Znaczy ile czasu dokładnie dni płynął statek z Bremen, Hamburga do Nowego Jorku z emigrantami. Gdzie oni notowali w Bremie po tym, jak przyjechali pociągiem z Galicji. Znaczy ile z kilku morgowego gospodarstwa plonów mogła zebrać rodzina i ile kalorii jadła podczas tak zwanej nędzy galicyjskiej, a potem jaka była dniówka w Chicago w rzeźniach, kiedy Polacy tam przyjeżdżali i pracowali. No to jest oczywiście też tak, że to wcale się okazuje, że historycy tego nie wiedzą, jak się zacznie tego szukać. Nic nie wiedzą. I właśnie chętnie uciekają w takie opowieści o dużych procesach, które z kolei się gorzej opowiadają na wystawie, albo chcą zrobić tak, nawet powiedzieć coś takiego bardziej ogólnego, czy dotyczącego tego pewnego procesu, pewnych prawidłowości na wystawie. I tak jest lepiej to opowiedzieć poprzez konkret. I teraz oczywiście jedno z głównych źródeł, których myśmy używali, był słynny taki zbiór listów polskich emigrantów, odkryty tam swego czasu przez profesora Kulę w Archiwum Państwowym w Warszawie. Rzeczy pisane przez ludzi z Ameryki, z Brazylii, z Argentyny do kongresówki, przechwycone przez carską cenzurę, dlatego nie trafiły do adresatów i do trwania naszych czasów, bo było dużo tam zachęt do tego, żeby wyjeżdżać z kraju. No i tam było pełno tego konkretu, takiego życia, prawda? Jak pamiętam cytaty, na zasadzie szwagier, kup mnie fuzję w Brenie, bo tam są tańsze niż jak będziesz wiózł z Warszawy, tam pisze człowiek z Brazylii, tak? Ale w którymś momencie trafiłem na taki list, gdzie znowu ktoś zachęca tą swoją rodzinę, która została tutaj w Polsce do wyjazdu i mówi tak, i tylko teraz jak czekam, to jest, przepraszam bardzo, ale to jest cytat ze źródła. Wszystkie słowa. I tam mówi ten człowiek, przyjedźcie do nas, bo lepsze życie w Ameryce niż w ruskim kraju śmierdzącym. Tak było napisane. Wtedy ja się zaczynam zastanawiać, że no dobra, ale w sumie dlaczego tym ludziom zwykłym, prawda, którzy oczywiście podejmują swoje decyzje w oparciu o pewne kalkulacje ekonomiczne, rodzinne, takie zwykłego życia, odmawiać pewnej motywacji, która no, ma też charakter, może nawet, nie wiem, czy to słowa, polityczny, tak? że zarobkowa masowa emigracja w ciągu XIX wieku mogła mieć też aspekt polityczny wyjazdu z ruskiego kraju śmierdzącego. A też się na tej wystawie też opowiadać o emigracji politycznej, o intelektualistach, tam przecież tam był też i Chopin, i Mickiewicz, i Dąbrowicz, i Mrożek, i Jezierański, i Giedroyć. No to zastanawiając się, no to w sumie ci wszyscy wielcy, którzy mieli jakby tę motywację polityczną, takie intelektualne, no też z drugiej strony nie byli pozbawieni tych doświadczeń elementarnych, tak, lecz ułożenia sobie życia, niepewności związanej z trzymaniem się jakiejś doświadczenia, konfrontacji z administracją, w obcym języku, tego wszystkiego, co było też udziałem zwykłych ludzi. No i w tym sensie jakoś się zorientowałeś w tym momencie, że to jest odpowiedź, która musi być właśnie
komplementarność, takie proharmonijne, tak? Znaczy, która te wątki łączy i ich nie rozdziela tak radykalnie. Więc no, to w kontekście takiej historii polityczna i społeczna po prostu obserwacja. Znaczy mnie się, to co pan powiedział, mnie jest po prostu, jak ja powiedziałem żartem, że uwielbiam antropologię historyczną, to jest właśnie przez to. Ja chyba inaczej zupełnie niż Magda rozumiem antropologię historyczną, bo mnie się wydaje, że antropologia historyczna dobrze rozumiana jest właśnie to wyobrażenie sobie. To jest ta próba wejścia i zobaczenia takich rzeczy, których właśnie historyk nie widzi i opowiada takie długie historie. Ja dlatego uwielbiam stare przewodniki turystyczne, bo w nich jest właśnie taka rzecz, której, znaczy powiedziałbym, one są dla mnie pisane, prawda? To znaczy nie ma the past is another country, prawda? To znaczy ja, one są pisane do człowieka, który przyjechał z innego kraju do danego kraju. No to ja właśnie przyjeżdżam z innego kraju o 100 lat późniejszego, czy o 150 i się dowiaduję takich właśnie tych wszystkich rzeczy codziennych i ja sądzę, że pod warunkiem, że one są wyinterpretowane, że nie są same dla siebie tylko i że one są połączone u badacza z ogromną wyobraźnią i wrażliwością, której ja nie posiadam, i z ogromną wiedzą źródłową, to one rzeczywiście otwierają coś niesłychanie ważnego. I w tym sensie ja bym powiedział, że i Myszka Miki, i Roosevelt są niesłychanie ważni dla zrozumienia kultury XX wieku. Że Roosevelt to jest oczywiste, bo to jest i New Deal, i decyzja amerykańska, druga wojna światowa, prawda, bez której by się różne rzeczy zupełnie inaczej potoczyły, ale to, że pewien typ kultury masowej związany z Disneyem wpływa na zachowania i decyzje dużej liczby osób, wydaje mi się zupełnie no, w jakimś stopniu oczywisty. Ja wczoraj po południu stałem w miejscowości Owczary, dawniej Rychwałd w Beskidzie Niskim, w cerkwi przed ikoną pokrowy barokową, bardzo śliczną, zupełnie nietypową, nigdy takiej jak nie widziałem, ja nie jestem historykiem sztuki i miałem ogromne wrażenie, że gdybym ja naprawdę się znał na tej historii sztuki i kultury na tyle, żebym ja ten barokowy ikonostas mógł zrozumieć i dlaczego ta pokrowa tutaj jest inna niż gdzieś indziej, to ja bym całą masę rzeczy o historii i kultury tej wsi i tych okolic zrozumiał, co nie jest powiedzenie, że nie mam czytać diariuszy sejmowych, gdybym się tym XVII wiekiem interesował, ale że na innym poziomie ta wiedza właśnie taka, no właśnie antropologiczna, czyli tych pogłębionych treści pewnych artefaktów, które są widoczne, ale których te treści dopiero trzeba się ich tam doczytać, jest czymś, jak mi się wydaje, bardzo ważnym. No i znowu wracamy. I tego rzeczywiście chyba historycy mają za mało. Mój kolega architekt właśnie powiedział, słuchaj, bo miał zrobić jakiś wiatę do czegoś. Słuchaj, jak ty wiesz pewnie, jak wyglądały przed wojną przystanki tramwajowe? Nie mam pojęcia, jak wyglądały przed wojną przystanki tramwajowe. Odpowiedziałem, ryzykując utratę. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Tak, oczywiście, to było z 10 lat temu. Już teraz on by się znalazł w YouTubie, przypuszczam, filmiki, gdzie by to zobaczyć. Dlatego, że to więc to tylko jest jakby potwierdza to i właśnie ta Myszka Miki nie jest taka, nie przeciwstawiałbym jej Rooseveltowi, ale nie jest taka głupia. Ja myślę, że tylko tak, chciałabym jeszcze jedno zdanie powiedzieć. Ja myślę, że ja się mogę z Maciejem zgodzić, tylko że Maciej w ogóle nie ma, powiedziałabym, jakiejkolwiek predylekcji do ideologizowania przedmiotu ani badań. Tak rozumiana antropologia kultury wzbudziłaby mój entuzjazm, ale ona funkcjonuje dzisiaj inaczej. No. I ona jest naprawdę. I jeśli my już mamy wpisane to na poziom, nie wiem, zdobycia grantu badawczego, tak? Jeśli mamy, nie wiem, rozwiązania prawne, które idą w tym temacie. Znaczy, to nie jest tak, że to jest bezgrzeszne. No niestety nie. No, dzisiaj antropologia kultury oznacza coś innego. Dzisiaj historia społeczna także oznacza coś innego. I jak mówisz o wyobraźni, to ja tego samego bronię. To znaczy, bo zbyt duża, inwazyjna, jakby to powiedzieć, recepta na pisanie książek uniemożliwia mi wyobrażanie sobie przeszłości taka, jaka ona była. To jest w zasadzie kluczowe. Pamiętasz, że pod koniec XIX wieku spór pomiędzy literatami, a pomiędzy naukowcami, kto lepiej
socjologami, kto lepiej opisuje społeczeństwo, czy literat, czy socjolog. Ja dzisiaj chciałabym powiedzieć tak delikatnie, że oczywiście, że literat, no ale... Prawda? Ale to właśnie ze względu na to wyobrażenie i dlatego też ja uważam, że tej tradycyjnej historii, pojętej nie jako faktografia, nie jako ciąg nazwisk, nie jako ciąg wydarzeń, ale jako rozumienie i interpretacja, należy ją po prostu chronić. Dlatego, że jeśli przyjmiemy te bardzo, tutaj wymieniłeś jedną z książek, tego typu, jeśli odpuścimy od tych kryteriów, jeśli uznamy, że można uczyć bez źródeł, jeśli uznamy, że podawanie podobnie suchych faktów bez zrozumienia jest czymś dopuszczalnym i naturalnym, to zniszczymy własną dziedzinę. Ale wtedy mamy przeciwników, że po dwóch stronach symetrycznie. Tak. Może na koniec ostatni wątek z książki Gertrud Himmelfarb. Ona tam poświęciła rozdział historii narodowej w tym sensie, że w sensie obrony. No właśnie to jest pytanie, jak pisać historię narodową w sytuacji, kiedy sam byt narodu jako takiej wspólnoty etnopolitycznej jest kwestionowany, że to jest byt wyimaginowany, stworzony w XIX wieku sztucznie, czyli taki moment w historii, który kiedyś przeminie. Czy pisanie historii narodowych ma sens, albo jeśli ma sens, to jak powinno dalej wyglądać? Panie profesorze. Dobra, podstawię się wszystkim. W takim razie ja uważam, że ma sens, ale mnie się zdaje, że nie tutaj leżą najciekawsze rzeczy. To znaczy nie sądzę, żeby istnienie narodów było zagrożone w przewidywalnej, jak jest 300-latnik, nie wie, ale powiedzmy sobie w takiej przewidywalnej przyszłości, którą rozumiemy. Nie sądzę również, myślę również, że teza ta gelnerowska o nowoczesności narodu jest mniej oczywista niż się to wydawało Gelnerowi i no i, nawet, no i tym wszystkim, tak jak ja, którzy byli nią oczarowani 30 lat temu. Że i sądzę, że w tej chwili się podchodzą historycy do tego o wiele z większym spokojem. Rzecz jest skomplikowana, niejasna. Nawet ci, którzy mówili, że naród jest wspólnotą wyimiginowaną, nie twierdzili, że jest nierealną. To jest bardzo, bardzo ważne. To, ani nie twierdzili, że go nie ma. Imagined Community z tytułu książki antropologa Andersona w zasadzie opowiada to samo, to kiedyś Roman Szporuk na to zwrócił uwagę, co sławna książka Tomasa Iznanieckiego, Chłop Polski w Europie i w Ameryce. Powiedział kiedyś profesor Szporuk, że to jest przykład, jak dobry tytuł robi książce karierę. Tomas Iznaniecki napisali 6 tomów po 600 stron każdy i zatytułowali Chłop Polski w Europie i Ameryce. Anderson napisał 150 stron i zatytułował Wspólnoty wyobrażone. I chodzi o to, że jest pewna sytuacja historyczna, w której poczucie narodowe się rozszerza. I jak ono się już rozszerzy, to ono jest jak najbardziej autentyczne. I więc w tym sensie ta wspólnota inna niż wspólnota, że tak powiem, taka prymarna kontaktu ludzi, z którymi się znamy osobiście, no jest w jakiś sposób każda wyimaginowana. Religijna wspólnota też jest wyimaginowana, co nie zmienia faktu, że jest absolutnie całkowicie realna, bo przecież nie znamy innych osób osobiście, którzy z nami tę grupę tworzą. Więc jest miejsce i zawsze będzie miejsce dla historii w kategoriach narodowych. Natomiast znowu myślę, że jest miejsce i pewnie chciałbym, żeby w polskiej historiografii ono było większe dla historii pisanej według innych kategorii. Jeszcze raz według tego wszystkiego, co myśmy tu mówili, nie po to, żeby ogłosić, że historia narodowa jest reakcyjna i ma jej od jutra nie być, tylko po to, żeby pokazać inne jak gdyby perspektywy. A jakie? To jest bardzo wielkie pytanie, ale tutaj już się zbliża 8 i już nie będę... Pan profesor Rutkowski. Jak pisać lub nie pisać historii narodowej, czy ją pisać? Znaczy myślę, że właśnie pisać nie przez wąsko, tak, czy nie przez wyimaginowany czy współczesny obraz narodu. Znaczy w sposób bardzo otwarty i myślę też, i to też co nie zawsze jest dobrą metodą, ale często jest, czyli metodę porównawczą. Tak, spojrzenie jak było gdzie indziej, porównania jak w podobnych warunkach zachodziły procesy na powstawanie narodów, państw narodowych, jak to się układało. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że to się nie zgodzę tak, z profesorem Janowskim, myślę, że to jest ciągle twórcze bardzo ciekawe, natomiast no, też właśnie nie bardzo wymagające nie podkładania
dzisiejszej perspektywy i dzisiejszego spojrzenia, tylko raczej próby zrozumienia. Tak? No jest parę książek też poważnych, które właśnie próbują dzisiejszymi oczami spojrzeć na lata 20-30 i no wychodzi to z tego taki, prawda, trochę paszkwil naukowy, ale jednak paszkwil. No, więc to, czego tego trzeba unikać, to oczywiście nie znaczy, żeby nie iść w drugą stronę i nie wynosić na ołtarze wszystkiego, co narodowe, nie widząc różnych, prawda, aspektów nieładnych. Im dalej, prawda, od wydarzeń, tym łatwiej trochę powiedzieć pewne rzeczy, które kiedyś no, odruchowo jednak wypierano, prawda? No, tak jak mamy ten mit absolutnie nieskazitelnej Armii Krajowej, który dzisiaj jest rekonstruowany. Oczywiście niektórzy przesadzają z tą rekonstrukcją, no bo właśnie to pogoń za chwytliwym tematem, za chwytliwym kontrowersyjnym stwierdzeniem, ale właśnie co nie zaszczycie, że obraz będzie zupełnie inny, ale będzie na pewno ciekawszy, szerszy niż to pisano na 20, 30, 40 temu. I takich przykładów można sporo jeszcze powiedzieć. Pani profesor, jako gospodyni miejsce postawi kropkę nad i. Przypomnę tylko, że Winston Churchill dostał Nagrodę Nobla za historię narodową. Ja chcę powiedzieć, że historia narodowa będzie zawsze aktualna, że ona przez historyków raczej uniwersyteckich jest odbierana źle, dlatego że jest kojarzona jak narodowa, to nie wiem, to nacjonalistyczna. Przecież to chodzi o to, że jest zawsze wspólnota polityczna, której jakby dzieje, decyzje muszą być opisane, że od czasów starożytnych zawsze mamy jakąś mniejszość, która podejmuje kluczowe decyzje w imieniu większości. Tak było, jest i będzie. Spór dotyczący tego, kto napisze naszą historię, jest aktualny. Ja się tego absolutnie nie boję i uważam, że można to pisać inteligentnie i dobrze. I jest pewien dzisiaj element, że historię taką, powiedziałabym, bardzo dekonstrukcję, prawda, no, że Armia Krajowa, no to już nie była największa armia, to już nie było państwa polskiego podziemnego, było już wszystko źle, prawda, bo się opisuje szczegółowo, nie wiem, wyjęte z archiwów 10, 20 albo 30 spraw, które mają za setki tysięcy ludzi zrzeszonych w tej Armii Krajowej, mają zmienić jej w ogóle charakter. To, na ile w ogóle mikrohistoria jest niebezpiecznym narzędziem, ja sama będę pisała mikrohistoryczną książkę, więc jestem z tych niebezpieczeń sama ciekawa, na ile mikrohistoria może w ogóle służyć do manipulacji, czy celowej, czy niecelowej, bo tutaj jest zawsze ta kwestia jest pod znakiem zapytania, na ile ona jest w ogóle metodą, która nam może pokazać, kiedy pokazuje, a kiedy nie. Znaczy my wiemy, że za pomocą tych mikrohistorycznych ujęć możemy przesunąć bardzo dużo w obrazie ogólnym historii, prawda? To kiedyś o tym mówiła Joanna Lubecka i ja się z nią całkowicie zgadzam. Ale tak jak powiedziałam, dla mnie historia narodowa to jest historia kultury, to jest historia cywilizacji, to jest przede wszystkim historia pewnej wspólnoty politycznej, której ja jestem świadomą częścią i nie jestem mniej europejska, jeśli będę pisała o Polsce. Nie tylko ad vocem, bo wydaje mi się, że było nieporozumienie. Mówiłem o historii narodowej, nie miałem na myśli historii nacjonalistycznej, tylko historii, dla której naród jest główną kategorią analizy. W tym sensie również historia krytyczna jest własnego narodu jest historią narodową, prawda? Zastanawiałem się nad tym, jakie inne kategorie, ale nie chcę w to wchodzić, można by ewentualnie obok tego stawić. Dziękuję Państwu za uwagę. Wydaje mi się, że 2 godziny debaty to jest coś, co wszystkich zaspokoiło, a jednocześnie nikogo nie znudziło. Debatowali pan profesor Maciej Janowski, pan profesor Tadeusz Rutkowski, pani profesor Magdalena Gawin. Ja się nazywam Piotr Wolfsztyn i dziękuję za umożliwienie prowadzenia tej debaty. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.